Dziękuję. Później jeszcze będziemy się spotykać w Białym Tygodniu, ale to na zakończenie jeszcze ogłosimy. Poproszę, żebyście ładnie trzymały rączki złożone. Poproszę też, żebyście były grzeczne na mszy świętej, żeby nie rozmawiać z kolegą i z koleżanką. Dzisiaj, teraz rozmawiamy tylko z Jezusem. Poprzez modlitwę i poprzez piosenki, wierszyki. To wszystko, czego uczyliśmy się w ciągu całego roku, to teraz pięknie będziemy. Niech nasze serduszka będą otwarte na Jezusa, pełne miłości, radości, dobrze? Wiem, że na dworze nie ma słoneczka. To nie szkodzi. My mamy mieć słoneczko w naszym serduszku, tak? Jesteśmy szczęśliwi, uśmiechnięci, bo Jezus jest naszym największym słońcem, które ociepla i opromienia nasze życie. Okay? Także ładnie się uśmiechnijcie i ja już oddaję teraz mikrofon księdzu proboszczowi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam serdecznie Was, drogie dzieci, rodzice, znajomi, krewni, tutaj przybyliście na ten piękny dzień pierwszej komunii świętej tych dzieci. A szczególnie Was witam, kochane dzieci, którzy teraz pragniecie spotkać się po raz pierwszy z Panem Jezusem w komunii świętej. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy, abyśmy mogli godnie i owocnie uczestniczyć w tej pięknej i wzruszającej uroczystości. Poproszę teraz tutaj Natalkę i Emilię. Dziewczynki poproszą o błogosławieństwo na czas Komunii Świętej, rodziców i księdza proboszcza. Księże proboszczu, Księże proboszczu, długo czekaliśmy na ten uroczysty dzień pierwszej Komunii Świętej. Przez wiele miesięcy trwało nasze przygotowanie, modlitwa, troska księdza proboszcza i naszych kochanych rodziców, byśmy mogli stanąć przy ołtarzu Pana Jezusa i przyjąć Go w Komunii Świętej. I oto nadszedł ten dzień pełen radości. Nasze serca są gorące i pełne miłości. Czekają z radością na Pana Jezusa. Zanim przeżyjemy tę radosną chwilę i po raz pierwszy przyjmiemy Jezusa do naszych serc, Was, kochani rodzice, prosimy o błogosławieństwo na całe nasze życie w przyjaźni z Panem Jezusem. W życiu każdego człowieka są dni, które pamiętamy na całe życie. Do takich dni niewątpliwie należy dzień pierwszej Komunii Świętej. I w tym uroczystym dniu, w tej uroczystej chwili rodzice udzielą swoim dzieciom błogosławieństwa. Błogosławieństwo rodziców. Ojcowie kładą ręce na ramieniu swojego dziecka i powtarzają za mną te słowa. Drogie dziecko, moje błogosławieństwo niech idzie z Tobą. Maryja, nasza orędowniczka, niech Cię otoczy opieką, a Bóg niech Ci zawsze błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Wejdźcie łaskawie na te dzieci Twoje, które po raz pierwszy przyjmą chleb życia wiecznego. Teraz poproszę mamy, aby też pobłogosławiły swoje dzieci. Powtarzacie, drogie Panie, drogie dziecko, moje błogosławieństwo niech idzie z Tobą. Moje błogosławieństwo niech idzie z Tobą. Maryja, nasza orędowniczka, niech Cię otoczy opieką. Maryja, nasza orędowniczka, niech Cię otoczy opieką. A Bóg niech Ci zawsze błogosławi. A Bóg niech Ci zawsze błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Wyjdź łaskawie na te dzieci Twoje, które po raz pierwszy przyjmą chleb życia wiecznego. Uczyń ich serca godnym mieszkaniem dla Ciebie i obdarz je żywą wiarą, mocną nadzieją i gorącą miłością. Zgromadź razem z dziećmi i ich rodziców przy swoim ołtarzu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Niech to pokropienie wodą święconą przypomina tym dzieciom chrzest i wielką godność przybranych dzieci Bożych. Teraz, kochane dzieci, z pięknym śpiewem Oto jest dzień wchodzimy już do kościoła i rozpoczynamy mszę świętą. Idzie krzyż, dzieci, a później księża za dziećmi i ministranci.